nasz projekt, marzenia naszych dzieci. Spełniamy marzenia naszych podopiecznych niepełnosprawnych poprzez sesję fotograficzną. Tutaj jest Karolek, lat 6, z mukowiscydozą, który zapragnął zostać mechanikiem samochodowym. A jakiego tata? Z tego rejonu tutaj? Tak, z powiatu grójeckiego, generalnie Mogielnica, powiat grójecki. Tutaj jest Jola z niedosłuchem, 16 lat, która zapragnęła zostać Magdą Gessler. Więc jak widać na obrazie, tak, kto rządzi tutaj? Z charakterem. Patryk, lat 21. No tutaj jazda szybkimi samochodami terenowymi, tak, po jakichś wyboistych nawierzchniach. Robiliśmy to nad Pilicą, naszą tutaj lokalną. Tutaj mamy Olę, lat 11, która zapragnęła zostać nauczycielką WF-u. Nauczycielką WF-u. Tutaj mamy Bartka, brata Oli, który pragnął zostać strażakiem. Strażakiem, tak, jak jego tata, dziadek, więc po kolei, a ten sprzęt jest tak, tak, przeogromnie ciężki, dzielny chłopak, tak. Tutaj mamy Adę z zespołem Leone, tak, muzyka, piosenkarka, scena to jej świat, uwielbia, naprawdę uwielbia recytować, śpiewać, opowiadać, no mówię, to jest jej świat. Tutaj mamy Bartka, lat 12, kucharza, tak, więc to jest nasz kucharz. To są część obrazów. Mamy podopiecznych 20 dzieciaczków, więc no mówię, to nie wszystkie jeszcze są te nasze obrazy, ale chcieliśmy chociaż chwilkę pokazać oni Państwu. Tak, jak najbardziej. Każdy podopieczny dostaje taką pamiątkę do domu, tak? I na potrzeby nasze po prostu tutaj nam rodzice wypożyczają i podopieczni. I tutaj nasza podopieczna właśnie Ada, która tak naprawdę zamyka ten nasz projekt. Zapragnęła Ada zostać. Tak, Ada przepyta Państwa. Mam nadzieję, że będzie. Tu. Że będzie dobrze. Tak, i Ada będzie, jest naszą dziennikarką. Pragnęła przeprowadzić taki profesjonalny wywiad z gwiazdami, tak, ważnymi osobami. Państwu w naszym rejonie, więc bardzo serdecznie dziękujemy. Na początku pragnę serdecznie podziękować, że w tak piękny, słoneczny październikowe popołudnie możemy u Państwa gościć w pięknej scenerii. Jesteśmy zadowoleni i dumni, że w natłoku spraw, obowiązków znaleźli Państwo czas, aby móc pomóc mi w realizacji mojego marzenia. A teraz przejdźmy do do realizacji marzenia. Tak. Przejdźmy do realizacji marzenia. Mam tutaj kilka pytań do obu Państwa. Na początku może zaczniemy od Nataszy. Bardzo miło. Czy od dzieciństwa marzyłaś, aby pracować na scenie? Czy to narodziło się dopiero później, dojrzewało? Ja się tak nawet zastanawiałam, jak to jest, że ja się pojawiłam na scenie. Że to chyba albo przypadek, albo przeznaczenie, albo może jedno i drugie. Bo tak naprawdę jako 7-letnia dziewczynka zaczęłam trenować gimnastykę artystyczną i też przez przypadek, bo trenerki Legii Warszawa poszukiwały zawodniczek. I tak się po prostu pojawiłam, zaczęłam trenować, a ponieważ nie wiem, czy to jest znak zodiaku, czy tak zostałam wychowana, czy geny, że chciałam po prostu być mistrzynią świata. No i tak 10 lat gimnastyki artystycznej i tak naprawdę miałam jedną drogę. Był dom, Legia, Legia, dom, Legia. Ja nie znałam teatru, ja nie chodziłam do kina, też to były troszkę inne czasy. Ja się poświęciłam gimnastyce. No, nie zdążyłam zostać mistrzynią świata, chociaż takie miałam marzenie. I pojawił się Józefowicz, pojawił się Metro i to był taki wielki boom. I tak naprawdę ja też nie myślałam w kategoriach, że ja może tam pójdę, może spróbuję swoich sił, przecież gdzieś mogę być tancerką. I okazało się, że koleżanka łyżwiarka mnie tam, wiesz, zmanewrowała, bo ona chciała się dostać do Metra. No i jako towarzysząca jej okazało się, że ja się dostałam, ale tak się dostałam, że mnie Janusz pogonił, bo byłam za młoda. Ale to były moje początki. Za młoda do teatru, za stara do gimnastyki, no to był problem. I tak, wiesz, zostałam tak przez kilka lat dorastałam. No miałam 13 lat. 13 lat. No rzeczywiście, byłam chyba jeszcze nawet nie gotowa psychicznie chyba na taki sukces, jaki oni odnieśli tam w Ameryce. Chyba dobrze, że jednak się tam nie dostałam.
No i później jakoś, wiesz, tata mnie pchnął. Mówi, słuchaj, spróbuj jeszcze raz, bo znowu szukają tam do metra tancerek. No i tak nie chciałam, ale te nogi mnie zaprowadziły. I tak widzisz, ciężko powiedzieć. Teraz jak sobie myślę, to cieszę się, że... Czyli splot wielu czynników na tak, to miał. Tak, wszystko to tak zadziałało, że pojawiłam się w tym teatrze i pracuję. Od 20 lat jest mój, często śmieję się, drugi dom. Wszystkiego się nauczyłam, tu znalazłam swoje autorytety. Janusz Józefowicz, Janusz Stokłosa. Jest tak ważne znaleźć kogoś, na kim możesz się wzorować, od kogo możesz się uczyć, bo nie tylko jako artystka, ale także jako asystentka przez wiele lat Janusza przy różnych produkcjach. Także widzisz, to życie tak, tak się pogmatwało, ale fajnie wyszło. Przed rozpoczęciem wywiadu rozmawialiśmy o twoim epizodzie w Tańcu z Gwiazdami. Tak. I jak oni śpiewają. Tak, tak. Było tych programów troszkę rozrywkowo. Jak masz już porównanie, to kim wolisz być? Uczestnikiem? Trenerem? Prowadzącym? Co jest trudniejsze? Wszystko jest, wiesz, wymagające. I przygotowania, i tego wszystkiego trzeba się nauczyć. Na to wszystko też potrzebujesz czasu. Ja myślę, że nie na... Wszystko chyba byłam gotowa, ale też chciałam wszystkiego spróbować, żeby później nie żałować, że odmówiłam, że się bałam. Czemu? Życie jest po to, żeby próbować, żeby się ścierać, żeby konkurować, chociaż nigdy tego nie lubiłam, nie umiałam, nie sprawdzałam się nigdy w rywalizacji. Także w sporcie też mi za to przenieszło, bo jak przychodziło co do zawodów, to ja się tak peszyłam, że najgorzej mi szło, a na treningach lubiłam. Tą systematyczność, to że ja taką pracę nad sobą i to też lubię bardzo w teatrze. A w teatrze mamy to miejsce właśnie nie na rywalizację, tylko na improwizację. Czyli jest wszystko przygotowane, a teraz jest ten moment dla mnie i to jest najpiękniejsze. A wiesz co, tak te programy rozrywkowe, oczywiście ogromny stres i taka próba człowieka, jak sobie radzę z energią, która się pojawia, z trudnymi momentami. Nieprzewidzialnymi sytuacjami. Dokładnie, że coś dzieje się poza mną, a ja jednak na przekór temu wszystkiemu muszę dać radę, bo chcę się sprawdzić. I tak jak sobie myślę teraz o tych wszystkich finałach, do których dochodziłam przy różnych tych programach, że im bliżej byłam tego finału, tym mniejsze ciśnienie miałam, żeby wygrać. Tylko już myślałam o tym, żeby zaśpiewać piosenkę, którą zawsze chciałam zaśpiewać, albo zatańczyć tak, jak już może nigdy nie zatańczę. Po prostu sprawdzić się w tym. I wtedy dopiero jakiś taki się pojawiał taka przyjemność z tego wszystkiego, że dobra, jest ciśnienie, wszyscy chcą wygrać, a SMS-y, bo oni budują też taką atmosferę rywalizacji. A ja się odcinałam od tego. Mówię, nie, ja mam fajnego partnera z Janem Klimentem, naprawdę nauczył mnie wielu rzeczy i świetnie mi się z nim tańczyło. Chcemy po prostu najlepiej, jak można, zatańczyć i mieć z tego przyjemność. I tak to traktowałam. A czy wygram, czy nie wygram, to nie ma znaczenia. Ja pracuję, ja mam kolejne projekty, ja mam Teatr Buffa, mam Janusza i spektakle. To jest ogromna wartość i do tego wracam i to sobie najbardziej cenię, bo też na to pracowałam wiele lat. I trzeba też znać swoje korzenie i umieć też to doceniać. Ja to bardzo cenię. Czyli jednak teatr? Kolejna będzie teraz. Może. Nie było odpowiedzi. Czy teatr? No i teatr, i moda, i moje płyty. Ja myślę, że to wszystko można łączyć. I staram się to łączyć, otaczając się też wspaniałymi ludźmi, którzy mi pomagają w tym. To może teraz przejdźmy do pana. No. Stworzył pan i wyreżyserował wiele filmów, spektaklów. Który był najbliższy pana sercu? Który pan odcisnął piętno? Wiesz co? Nie wiem. Nie wiem. Trudno powiedzieć, bo za każdym razem się, wiesz, podchodzi do tego tematu poważnie. No. Poważnie i w każdym z projektów jakieś, wiesz, są momenty lepsze, są momenty gorsze, z czegoś jesteś bardziej zadowolony, z czegoś mniej. Lubię wszystkie spektakle gdzieś tam, które robiłem i też nie lubię wielu momentów w tych spektaklach, bo nie zawsze się to udaje. Jednak to przedstawienie jest sumą pewnych zdarzeń, wiesz, to są żywi ludzie, to są jakieś sytuacje konkretne, z czymś sobie lepiej radzisz,
z czymś gorzej. Za każdym razem podchodzę do sprawy poważnie i za każdym razem mam nadzieję, że to będzie właśnie to przedstawienie, wiesz, najlepsze. No i mam nadzieję, że te najlepsze przede mną wciąż jeszcze gdzieś tam. A jeśli chodzi o granie w filmach, po tej drugiej stronie, czy była jakaś rola, która jakaś była trudna do zagrania pod względem merytorycznym, psychologicznym? No ja skończyłem akurat warszawską szkołę teatralną na wydziale aktorskim i jakoś nie sprawia mi to jakichś szalonych problemów, granie, natomiast też nie jest to jakimś moim takim żywiołem, wiesz, no ja czasami zagram gdzieś tam. Natomiast generalnie wolę chyba jednak tworzyć jakąś sytuację taką artystyczną. Na razie w teatrze, w telewizji, a myślimy też o filmie, także wolę chyba reżyserować jednak niż grać. A mogę spytać, kiedy poczułeś, że Natasza to ta jedyna? A, dobra jest. Z grubej rury. Za węgła. Za węgła. Słuchaj, gorąco mi się zrobiło. To nie było takiego momentu jednego, mi się wydaje. Wiesz, to był taki proces, widzisz, do którego... jak to z tymi mężczyznami jest. Do którego chyba oboje jakby dojrzewaliśmy, wiesz? Tak mi się wydaje, że to było jakieś taka... No, siłą rzeczy my dużo czasu spędzaliśmy razem, bo przecież no tak, pracujecie, więc siłą woli. No, także, 24 godziny na dobę. Nie miał wyjścia. No, także to powoli jakoś tam zaczęło się, wiesz, wszystko tworzyć, ta sytuacja. No i my powoli zaczęliśmy dojrzewać do takich decyzji życiowych, które w końcu podjęliśmy, także to był proces. A powiedzcie mi, trudno jest pogodzić życie takie zawodowe i prywatne? Trudno. Bardzo trudno. To jest, no... Nasz zawód jest, wiesz, trudny przez to, że jest cały czas jesteśmy oceniani. W związku z tym jest, cały czas temu towarzyszy jakiś tam stres. No jednak wychodzisz, na ciebie patrzą codziennie te kilkaset osób i albo im się to spodoba, albo im się nie spodoba i starasz się dać jakby, wiesz, z siebie jak najwięcej, być najlepszym, ale nie zawsze to wychodzi. No człowiek jest też jest różnie dysponowany, raz jesteś w lepszej formie, raz w gorszej i tak dalej. Także no i ten stres towarzyszy nam całe życie w pracy, w związku z tym jak przychodzimy do domu, no to czasami trzeba ten stres jakoś odreagować i ciężko jest, tak się, wiesz, wyjść z teatru i zapomnieć o tym, ale... wiesz, o jakichś problemach, wiesz, bo ja się staram być na przykład w stosunku do Nataszy w pracy profesjonalny. Znaczy, wiesz, bez takiej jakiejś taryfy ulgowej, jest dobrze, to jest dobrze, jest źle, to jest źle, mówimy dzięki o tym, Bogu, nazywamy i tak dalej. Czasami jeszcze jest trudno wyjść z teatru i zapomnieć o jakiejś tam sytuacji, która się zdarzyła, nie? Ale uczymy się tego wciąż i czasami nam się to udaje, czasami nie, ale to jest bardzo trudne, naprawdę. Oddzielenie też, tych spraw. Też ważne jest podejście, że w teatrze Janusz jest reżyserem, ja jestem jedną z artystek, bo to jest zespół, my tworzymy zespół i tak naprawdę ja się podporządkowuję, bo taka jest moja rola, jestem artystką, ja słucham, reżyser mówi o tym, jak to ma wyglądać i jak to ma brzmieć. I taka jest Janusza rola. W domu na szczęście te się odwracają. Troszkę mam więcej wolności, ale też się po prostu uzupełniamy. I to są inne zupełnie relacje w domu i inne są w teatrze. I myślę, że zdrowo jest zachować te relacje. A każdy ma w życiu taki moment, że chce się odciąć od tego grafiku, tych mediów społecznościowych. Co wtedy robicie? Macie jakąś wspólną pasję? Tu przyjeżdżamy. To jest to miejsce. I zamykamy bramę na klucz. Tu mamy słaby zasięg. Słaby zasięg? Jest bardzo dobre. Na szczęście, naprawdę. Zaczynamy sobie najbardziej. Ciężko się dodzwonić tutaj. I też zapominamy o Warszawie, o wszystkim. Nawet jak mamy jakieś zaległe maile, po prostu nie otwieramy tych komputerów, bo tu jest tyle do zrobienia i albo po prostu przechodzimy i sobie tutaj odpoczywamy. W słoneczku siedzimy i tak odpoczywamy. Tak, znaleźliśmy takie miejsce na ziemi. Na koniec zapytam, nad czym teraz pracujecie? No przed nami chyba najtrudniejsza, taki projekt nasz wspólny. Myślimy o ekranizacji, znaczy myślimy, no już zaczynamy ostro nad tym pracować, ekranizacji musicalu Polita, czyli film fabularny, muzyczny, kino polskie. No i tak, gramy ten spektakl już od 7 lat. No. I to jest przyszedł moment na
ekranizację. Także przed nami ciężka, ciężka, długa droga. Mam nadzieję, że zakończona będzie właśnie premierą polskiego musicalu. Wdzięczny temat. No, Poli Negri. Wspaniała przygoda. Dziękuję serdecznie za udzielenie wyczerpujących odpowiedzi. Bardzo nam było miło. Bardzo nam miło, dziękujemy. Super się przygotowałaś, także muszę ci powiedzieć, że naprawdę. No, naprawdę. Wiesz, wiele wywiadów mamy za sobą w życiu, ale... Tak. Gratulujemy. A to przygotowania. Amatorski. Nie, w porządku, naprawdę, w porządku. No. No, dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Wszystkim dziękujemy, naprawdę. Ja myślę, że to był dzisiaj bardzo wyjątkowy dzień. Spełnienie jedno z większych marzeń, naprawdę. Ja myślę, że Ada się profesjonalnie naprawdę przygotowała. No pewnie, że tak, oczywiście, grupowe, tak. Dziękujemy bardzo serdecznie za poświęcony nam czas. Dziękuję. I dziękujemy jeszcze raz nam bardzo serdecznie. Trzymamy kciuki za Was. Tak, postawimy. A to może nasze jest. A tu jestem.